Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Krótki dzisiaj film. Dlaczego wolę pracować na systemie Linux niż Windows? A to dlatego, że sprzęt, który posiadam pod konfiguracją systemu Linux, a dokładnie Linux Mint Lambda 6, którym silnikiem napędowym jest Debian 12 Bookworm, to mój sprzęt chodzi arcyszybko. I nawet teraz, gdy nagrywam, trwa przetwarzanie projektu naukowego cały czas. Ale nie o to chodzi. Chciałem wam coś pokazać. Wiecie, co jest fajnego? Mam tu czat. Czat Gemini. Pokażę wam szybko, jak go uruchomić. Wchodzimy sobie w ustawienia. Bierzemy sobie laboratorium Firefoxa i dostosowanie przeglądania. I bierzemy AI Chatbot, bierzemy sobie Google Gemini i zaznaczamy tylko to. I dziękuję, do widzenia, to wam wystarczy. W każdym okienku macie takie malutkie okienko. Na przykład zadam pytanie. Albo nie będę zadawał pytania. Bo ten czat działa, mogę je napisać. UFO to skrót od angielskiego wyrażenia Unidentified Flying Object, co po polsku oznacza niezidentyfikowany obiekt latający. Co to znaczy? Oznacza to, że jest to każdy obiekt widziany na niebie, który nie został zidentyfikowany jako znany obiekt, taki jak samolot, balon, czy zjawisko naturalne, na przykład meteoryt. Dlaczego UFO wzbudza tyle zainteresowania? Pozaziemskie pochodzenie. Przez lata UFO było kojarzone z wizytami kosmitów na Ziemi. To właśnie ten aspekt najbardziej fascynuje ludzi i sprawia, że temat UFO jest tak popularny. Tajemnica, nieznane pochodzenie wielu obiektów zgłaszanych jako UFO dodaje im aurę tajemniczości i intrygi. Media często podchwytują tematy związane z UFO, podsycając zainteresowanie i tworząc wokół nich sensacje. Ważne jest, aby pamiętać. Nie każdy obiekt latający, którego nie potrafimy zidentyfikować, jest statkiem kosmicznym. Większość zgłoszeń dotyczących UFO znajduje swoje wyjaśnienie w postaci znanych zjawisk naturalnych lub obiektów stworzonych przez człowieka. Naukowcy zachęcają do zachowania zdrowego sceptycyzmu wobec doniesień o UFO i starają się wyjaśniać je na podstawie dostępnej wiedzy. Czy istnieje dowód na istnienie życia pozaziemskiego? Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych niezbitych dowodów naukowych potwierdzających istnienie życia pozaziemskiego, w tym wizyt kosmitów na Ziemi. Obserwacje UFO są często trudne do zweryfikowania i mogą mieć różne przyczyny. Chcesz wiedzieć więcej? Jeśli chcesz zgłębić temat UFO, możesz poszukać informacji w książkach, artykułach naukowych lub dokumentach. Pamiętaj jednak, aby korzystać z wiarygodnych źródeł i zachować krytyczne myślenie. Czy masz jakieś inne pytania dotyczące UFO? Pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam wszystkich linuksiarzy.